głównym tematem, i to jednym z najgłówniejszych zaraz po zarządzaniu millennialsami, są karty partnerskie. I faktycznie widać, że w takich obiektach 100 do 700 metrów kwadratowych wyższe się jeszcze zastanawiają, ale taki do 700 metrów kwadratowych to już jest plaga. To już naprawdę jest tak, że mało kto już nie ogranicza. Kiedy jeszcze 2 lata temu mówienie o ograniczaniu, to absolutnie nie wolno było złego słowa powiedzieć na ludzi z kartami sportowymi. Także zmieniają to na mniejsze usługi, mniejsze grupy, holistyczne podejście, wysokie stawki, lojalnych klientów, więc to jest druga taka rzecz, która no już naprawdę bardzo mocno się przewija. Ja osobiście w ciągu zeszłego roku i tego ostatnio liczyliśmy, nie mam jeszcze z tego miesiąca, ale powiedzmy przekroczyliśmy 50 klubów, które przy mojej pomocy wyszły z kart partnerskich lub mocno ograniczyły, ale na tyle mocno, że to nie było po prostu gdzieś jakieś takie mniejsze ruchy, więc wydaje mi się, że to zaczyna być już powolutku trendem, ludzie liczą. Co więcej, informują klientów, ile mają z danego wejścia i klient jak się o tym to mówi, kurczę, stary, czemu ty mi nie powiedziałeś? Ja myślałem, że to jest karta płatnicza.